Cześć, jest ze mną Maciej Danieluk, ja nazywam się Dawid Łasiński, a w tych kilku lekcjach, filmach opowiemy Ci, jak stosować oprogramowanie dostarczone z ekranami ViewSonic. Maciej, czy to będzie trudne? Mam nadzieję, że nie. No to do roboty. Witajcie serdecznie. Jeśli właśnie zakupiliście monitor ViewSonic, to w tej lekcji chciałbym Ci opowiedzieć o tym, jak go skonfigurować przy pierwszym podłączeniu. Spójrz, uruchamiam sobie monitor. W kartonie na pewno dostałeś taki specjalny rysik, który można sobie przyczepić do naszego panelu magnetycznego, który ma dwie końcówki i można je wygodnie używać do obsługi naszego monitora, oraz pilot, który może służyć do bardzo wygodnego konfigurowania różnych ustawień. OK, no ale jak już uruchomiliśmy nasz ekran, to po pierwsze sprawdź, czy z tyłu wszystkie kable masz dobrze podłączone. Jak już wszystko jest podłączone, to mamy, uwaga, ekran główny. Tutaj są skróty do podstawowych aplikacji, które są zainstalowane przez producenta. Mamy folder, dzięki któremu możemy sprawdzić to, co jest w pamięci naszego monitora zainstalowane, czy w sumie wgrane zdjęcia czy filmiki. Możemy sobie bezpośrednio stąd odpalać. Możemy odpalić sobie przeglądarkę Chromium, możemy skorzystać sobie na przykład z chmury. Mamy różnego rodzaju ustawienia, skróty. Tutaj możemy sobie przejść przez ustawienia naszego głównego panelu. Sprawdzamy sobie i konfigurujemy Wi-Fi, jeśli mamy sieć bezprzewodową u nas w sali, lub jeśli mamy taką możliwość, rekomenduję podłączenie kablem sieciowym typu Ethernet. Potem możemy sobie na przykład włączyć tutaj ustawienia naszego wyświetlacza i zabezpieczenia, automatyczną jasność lub ustawić sobie tapetę. Źródła wejść, czyli to, co możemy podłączyć do ekranu, ponieważ nasz ekran ma z boku gniazda HDMI, do których możesz podłączyć albo swój komputer, który już masz na biurku szkolnym, albo laptopa, lub na przykład kamerę zewnętrzną, jeśli chcesz podłączyć na przykład GoPro czy jakikolwiek inny aparat za pomocą specjalnego kabla i wyświetlać na żywo na tym ekranie obraz tej kamery. Na dole widzimy pasek skrótów, gdzie mamy właśnie jeszcze skrót do podłączeń do sieci internetu za pomocą Ethernet czy Wi-Fi. I tutaj mamy skrót, ponieważ akurat ten model, którym my dysponujemy, ma wbudowany OPS, czyli system operacyjny Windows. Jak kliknę sobie, to automatycznie przełączy mi się na znany interfejs, którego zazwyczaj najczęściej używamy na naszych zajęciach, więc to działa normalnie jak komputer, który jest tak naprawdę wbudowany na plecach naszego całego ekranu ViewSonic. Tutaj cały czas będziemy mieli w panelu bocznym nakładkę, dzięki której możemy sobie wrócić z powrotem do naszego głównego menu, tak naprawdę Androida, na którym cały nasz ekran funkcjonuje. Czyli pamiętaj, tu masz skróty do przełączania się, a teraz chciałbym Ci jeszcze właśnie bardziej pokazać to, co tutaj znajduje się w tym panelu. Jeżeli tą strzałkę sobie przesuniemy, to zwróć uwagę, możemy też tutaj, na przykład tu masz też tą strzałkę, po obu stronach mamy skróty. Jak sobie kliknę tą strzałkę, to rozsuwa mi się takie dodatkowe menu, które jest nakładką systemową. W tym menu możemy za każdym razem się cofnąć, wrócić z powrotem do naszego panelu, uruchomić skróty do naszych aplikacji, które są zainstalowane w naszym ekranie. Lub, uwaga, możemy na przykład uruchomić sobie aplikację MyViewBoard, o której opowiemy Ci więcej w następnych lekcjach, ale na jakimkolwiek ekranie będziesz się znajdował lub znajdowała, możesz uruchomić sobie za pomocą tego pisaczka od razu nakładkę, która pozwala Ci palcem czy rysikiem zaznaczać to, co jest na ekranie. Czyli cokolwiek podłączysz sobie tutaj, zrobisz stop klatkę na przykład na materiale wideo, jak nagrywasz doświadczenie chemiczne, jak ja na przykład, to w tym momencie możesz po tym rysować jak po takim foliogramie i za pomocą albo tej dyskietki możesz to nawet zapisać sobie w pamięci Twojego urządzenia lub w chmurze na Twoim koncie, lub skasować po prostu i lecieć sobie dalej z materiałem. Więc pamiętaj, że zawsze w tych panelach masz taką opcję. Tu możemy sobie X-em zamknąć i za pomocą tego rysika możesz to odpalić. Ale dodatkowa jeszcze opcja jest tutaj w tych trzech kropeczkach. Polecam, żebyś sobie ją spojrzał i poprzeglądał. Mamy na przykład zamrożenie ekranu. Mamy też taką fajną, taki spotlight, czyli podświetlenie, co przydaje się, jeżeli chcemy zwrócić uwagę na konkretną część, na przykład na naszej prezentacji. I to możemy sobie regulować za pomocą dwóch palców, powiększać lub pomniejszać i przesuwać łagodnie po ekranie i w ten sposób pojawia nam się takie podświetlenie typu spotlight. Kolejna funkcja, która może Ci się tutaj spodobać, to mamy czasomierze różnego rodzaju, możemy sobie uruchomić jakiś stoper, jeżeli masz pracę w grupach i chcesz to nadzorować, to pamiętaj, zarówno czy to uruchomisz na Windowsie, czy właśnie na Androidzie, masz dostęp do tych wszystkich aplikacji za pomocą tej strzałeczki, którą możesz sobie wysunąć tutaj, ruszając palcem od jednego lub drugiego rantu. Mamy jeszcze szybkie ankietowanie, możemy też sobie zrobić zdjęcie i po tym zdjęciu rysować, także te rzeczy możemy sobie tutaj schować. O, proszę bardzo, możemy sobie tutaj pewne rzeczy dotykać, przesunąć i zasłaniać.
Także to jest nasze główne menu po uruchomieniu naszego ekranu ViewSonic. Już wiesz, jakie funkcje mamy. Pamiętaj, że one mogą się trochę różnić w zależności od tego, jaki model ty masz akurat u siebie w sali, ale standardowo zwróć proszę uwagę, czy wszystko jest dobrze podłączone z tyłu, jakie wejścia potrzebujesz. Czy masz swój komputer, który możesz do bocznego HDMI sobie w każdej chwili podłączyć, czy masz rysik, masz pilota, wszystko uruchamiasz, podłączasz do sieci i co najważniejsze, zakładasz sobie bezpłatne konto w serwisie MyViewBoard, dzięki któremu masz dostęp do większej ilości funkcji.